Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym odnieść się do narastającego problemu wykluczenia komunikacyjnego w Warmii i Mazur. Już o tym mówiłem, zarówno ja, jak i szereg innych posłanek, posłów, wielokrotnie przy różnych okazjach o tym mówiliśmy. Ale zbliża się czas uchwalania budżetu na rok 2013 i myślę, że w tym momencie też tą sprawę trzeba podnieść. A więc jeżeli chodzi o drogi, o drogownictwo, tu niestety w przyszłorocznym budżecie jest planowane zatrzymanie prac na drodze E7, które w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego jest planowane zatrzymanie prac na drodze S16. Realizowanie tylko tych odcinków, które były do tej pory zaczęte, natomiast nie będzie kontynuowania prac na dalszych odcinkach. Niestety też bardzo złe wieści są, jeżeli chodzi o budowę dróg wojewódzkich. Tutaj w tym roku zarząd województwa nie był w stanie zrealizować założonych wcześniej zadań, nie wydał pieniędzy. Niestety to też kolejny dowód nieudolności zarządu PO-PSL. Jeżeli chodzi o kolej, zapowiedź likwidacji, zamykania linii kolejowych, 3000 w całym kraju i prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że też, że część z tych niestety niechlubnych 3000 kilometrów będzie dotyczyło Warmii i Mazur. Lotnisko w Szymanach, transport lotniczy. No niestety również zarząd województwa nie jest w stanie tego problemu rozwiązać. Jest bardzo zagrożony termin 2015 roku, w którym powinno to lotnisko zostać uruchomione do regularnych lotów lotniczych. Jeżeli to się nie powiedzie, to niestety zostaną cofnięte na to pieniądze unijne. Kolejny zakres infrastruktury, infrastruktura informatyczna. Ogromne problemy z wprowadzaniem do usług szerokopasmowego internetu na Warmii i Mazurach. Tego też dotyczy interpelacji i zapytania poselskie. I wreszcie gospodarka morska. Zalew Wiślany nadal jest ograniczany przez Federację Rosyjską, jeżeli chodzi o żeglugę, jak również jeżeli chodzi o utrzymanie brzegów morskich i zagospodarowanie brzegów Zalewu Wiślanego. Tutaj nie planuje się jakiegoś znaczących nakładów, które mogłyby tę sytuację zmienić. W tej sytuacji po raz kolejny apeluję do Wysokiej Izby, ale też i do rządu Rzeczpospolitej Polskiej, do władz województwa warmińsko-mazurskiego, aby wreszcie te problemy wykluczenia komunikacyjnego w Warmii i Mazur były potraktowane z należytą starannością. Dziękuję bardzo.